Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. W środę w sali widowiskowej Koneckiego Centrum Kultury przedstawiciele samorządów oraz ochotniczych straży pożarnych podpisywali umowy na dotacje do budowy oraz modernizacji zbiorników wodnych, a także do zakupu wozów strażackich. Spore środki popłynęły do jednostek z Koneczyzny. Dzisiaj będziemy tutaj podpisywać umowy na dwa rodzaje projektów. Jeden z programu rozwoju obszarów wiejskich na zbiorniki, małe zbiorniki, bo to do 5000 metrów kwadratowych, nie głębsze niż 3-metrowe, które będą dofinansowane z tego programu. W rolę gospodarza wcielił się burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Dzisiaj mamy ten przywilej, że spotykamy się poza stolicą naszego województwa i myślę, że to jest fajna rzecz, bo bliżej swoich miejsc zamieszkania, bliżej swoich gmin, swoich jednostek możemy te umowy podpisać. Ja obiecałem, że nie będę mówił cały 45 minut, w związku z tym nie wykorzystuję limitu czasu. Proszę Państwa, tu na stole są umowy, to są zupełnie niezłe, spore pieniądze. Mam nadzieję, że wykorzystamy je. W sumie na zbiorniki wodne w województwie dotacje dostały 23 gminy, a ich łączna wartość to 17 milionów złotych. Z naszego regionu największe środki otrzymała gmina Ruda Maleniecka. Przebuduje ona 5 zbiorników w miejscowościach Lipa, Szkucin, Wyszyna Machorowska, Koliszowy oraz Kołoniec. Stąporków otrzymał dofinansowanie na modernizację zbiornika w Adamku. To również usprawni funkcjonowanie naszej i straży i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Stąporków. To pierwszy taki zbiornik w tym roku, który będziemy modernizować, ale nie ostatni, bo przed nami kolejne plany na modernizację zbiorników retencyjnych, ale także na budowę zbiorników retencyjnych na terenie gminy Stąporków. Gmina Końskie podczas uroczystości dostała dofinansowanie na roboty przy zbiornikach w Sworzycach i Przybyszowach. Gmina Słupia Konecka zmodernizuje zbiornik w Pijanowie. Dla naszej gminy ma to ogromne znaczenie, ponieważ jest to gmina typowo rolnicza, gdzie na pewno zapobiegać to będzie skutkom suszy, która występuje czasem w naszym terenie i będzie oddziaływała na rolnictwo i na pewno wzbogacała, można będzie w ten sposób wzbogacić kulturę gleby. Także na pewno będzie to bardzo pomocny zbiornik, bo ubytki wody są różne w różnych latach i myślę, że taki zbiornik retencyjny, który zresztą miejsce to było już od wielu lat planowane na to zadanie i wreszcie można z tego będzie skorzystać i utworzyć taki zbiornik retencyjny. Każdy zbiornik to około 500 tysięcy złotych dofinansowania dla samorządu. Korzystając z okazji, marszałek Będkowski podpisał w Końskich także umowy na dofinansowania do zakupów wozów bojowych dla jednostek OSP z naszego regionu. Nowe wozy dzięki tym dotacjom trafiły lub za chwilę trafią m.in. do jednostek OSP Ruda Maleniecka, Czermno, Fałków, Niekłań, Miedzieża i Końskie.